Siemoneczko dla wszystkich, sobota, dzień kota, ale nie żarty żartami, panowie, pozdrawiam serdecznie oglądających, coś wam pokażę, tragedia się mała stała, orzech w środku sprzątał, ja coś tam drzewo ciełem, a w zatem skoczyło coś takiego, zobaczcie, całą mordę ma w krwi, pokaż mordę, pokaż się. Nie wiem, czy to samczyk, czy samica. Małe to chyba samica, nie? A może i samczyk. Cały w krwi jest. Trzy gołębie w plecy i gołębie nie były gonione pod zaciągiem. Tutaj orzech nie zdążył. Samiczka jeszcze żyła niedawno. Zobaczcie. 2022 lotniczka. Lotniczka, 101 numer. Po najlepszej samicy, dlatego miało takie skówki. Wszystkie loty teraz robiło. No i co zrobimy? Tu Budapeszt. Taki Budapeszt. Tu jakiś Budapeszt kolejny. Ale trudno. Co żeś kurwo narobiła? Ja do ciebie w buty nie wchodzę. Bogdan będzie jechał, wypuści ją. Do Gdańska. Bogdan, do Gdańska jedziesz? To wypuścisz ją. W Gdańsku ją wypuścić, to też potrafi. Nie będziemy tego utylizować, bo zaraz będą problemy. Wiecie, panowie. Pokażę wam, jak robimy. Jutro przyjeżdża Piotr. Filmu miało nie być, ale jasno przyszedł. Tutaj jest ostre sprzątanie. Tu będzie przegrodzone jutro. Jutro będzie jajka już noszą, zobaczcie. A tu jest przygotowane, posprzątane, drzwi porobione. Tu przyjdzie ściana. Tu jest wszystko elegancko, spody powyczyszczane. Tu jest wszystko tak porobione. Tu wskoczyły. Jeszcze jeden chyba lata, bo przez siatkę uciekł. Pierdolca dostały. Orzech, co się stało? Zauważyłeś to? Co? Ostro. Ostro tam było, co? Kocioł. Gołębie. Co? Żargo, nie? Tu mamy jak w gabinecie będzie. Czyściutko, zobaczcie. Tu jest też fajna samiczka. Na fajnej oprawie. Nie wiem ile samców, ile samic z tych murzynów. Co tam wam powiedzieć? Jutro dogram, jak zrobimy na koniec. Miałem jechać do Trzewa, rano staliśmy, wichura jak nic. Chcę też posprzątać. Z tego powodu, że jakby być czysto, to czysto wszędzie. Tu nie było tak brudno, że brudno. Bo gniazdo otwieramy. I tak to wygląda. Dobra, chodź się tu zamkniesz. Ja działam dalej, nie? Dobra, no okej. Później dogram. Wyrzuca to. Ten jeszcze żył przed chwilą. Już zimny. Ten to chyba załóg. Zobaczcie jak go żar. Laleczka. Co bym dał, ale nie będę uczył. Gdzie to położę? Tu położę. Później się wyrzuci. Obrączki obecnie. A ty, koleżanko czy kolego, pojedziesz sobie do Gdańska na morze. Dobra, panowie, ja go daję dla Bogdana. Niech on z nim zrobi porządek, wypuści go do Gdańska. Przyjechał właśnie wcześniej, zaraz będzie wsiadał. Tak wygląda cudo. Cały łeb masz, świrze. Pokaż się tu. Tak wygląda. Wow.
mała chudra. Zobaczcie, jaki łeb ma w krwi. Dobra, później dogramy. Skończymy, jak to wygląda. Masakra. Siemaneczko, w kolejnej części dzisiejszej skończyliśmy. Tutaj to widzieliście, jak to wygląda. Parę sztuk było. Tu to będzie całkiem inaczej wyglądało. A tu dzisiaj trochę nam zeszło, ale spody wszystko jest zrobione na cymuś. Tam jedną żela wrzuciłem. Te gołąbki były na lewej stronie, bo tam powskakiwały. Tu jest teraz picobello. Żona będzie krzyczała zaraz, że czyściej tu niż na u mnie w pokoju, nie? Dobra. Chodź. Wskakuj tam, ja ci, słyszysz? Pomogę wyciągnąć, wskakuj tam. Tu mamy jeszcze jedną tylko płytę pod spodem, ale musimy ją od spodu wyciągnąć. Wszędzie jest tak, jak widzicie. Ruszta są powyciągane, posprzątane. Tu przyjdzie ściana jutro. Jutro prawdopodobnie gniazda będę im otwierał. Szkoda mi tego murzynka. Samiczka. Wiem, która to była. Była na ścince, była na podpustach. Ale trudno się, mówi, zaznaczyłem ją. Dobra. Dużo nie było tych worków. Raz, dwa, trzy, sześć. Sześć, siedem worków. A siory, zobaczcie. Wszystko od 11 się siedzi. Pojnik im dałem. Dobra, weź zamknij, ja je spróbuję nagonić troszkę. A nie, pierw to wyciągniemy, dobra? No dobra, ja ją ci wypcham. Idź tam, a ja tu będę ją wyciągał. Tą ostatnią musimy. Tu teraz już nie na dniach, nie, no nie na dniach, ale już drugie będzie... Spokój tam! Zamknięta jest. Nie. Zamknięta jest, idź. Ksedo jest otwarty. Ksedo, nie ruszy cię. Ona jest niedobra. Matka i córka jest niedobra. Luna, nie wolno! Widzieliście, panowie, co pies robi? I orzech tu jest cały czas. Ona by zagryzła. To ta młoda! Z charakterem. Tu musimy wyciągnąć. Która jest? O, nawet zegarek stanął. 12:05. Dzisiaj stanął zegarek. Zegarek, że baterie, bo zimno. Jutro będziecie zadowoleni. Tu pełno krwi jeszcze, zobaczcie. Dobra, lej jesteś? I tak sobie będę wyciągał. Zrobię sobie normalnie. Pierwsza płyta, orzech. Pierwsza, musisz iść pod pierwszą. Jest dziura i przerwa, tam gdzie wpadłeś, połamałeś. Masz tą pierwszą? Ja ją trzymam, no dawaj. Pierwsza. No ta, o, to pierwsza, no. Zobaczycie, jak to fajnie wychodzi. Ale tu nie ma kantóweczek takich małych naokoło, to ciężko wyjść. Normalnie. Czekaj, bo tutaj są... Lecimy? Dobra, dawaj. No. No. Dawaj. No dawaj, pchaj, idzie. Dobra, starczy, chodź. Pomalutku. Mam, bo ona wyjdzie cała, już chodź. Wora bierz i czyścię, idę po karmę i noszę te worki. Dobra, a siory niech wchodzą. Może je. Zobacz, czy nie jest taka tragedia. Mam pomysł, żeby pod deskami położyć deski, to będę miał mniej sprzątania. Z deski wtedy sru. O, ciekawe, czy żel jest. Nie. Orzek taki delikatnie, żeby ona nie pękła tylko, nie? Bo ona może pęknąć tam. Albo inaczej, czekajcie, tam pauzę, wyciągniemy ją tu na środek i ty ją wyczyścisz. Czekajcie. Taką długą mam... O, co tu się stało? Taką długą płytę mamy. Tu na końcu jest czysto, orzek to zaraz szybko zmiecie, zawinie i wsadzimy ją tutaj. I będzie czysto. Tutaj nie ma tej drugiej, bo on kiedyś stanął z borkiem, jak sprzątaliśmy i kurwa wpadł. Dobra, ty weź, ja spróbuję gołębie, żeby troszkę wejdą. Już strzela, bo to jest... To nie jest taka ostra. Dobra. Ja je troszkę na górę.
pojnik zabiorę. Buda, chodźcie, one nie wiedzą, wiedzą, że jest zamknięte. Jest tu woda? Jest woda. W wodzie mają, to nie wylewam, to im wstawimy. A ja jeszcze im rozrobię, bo tu mało mają. 2 litry im dam. Te będą się opić. Chodź, 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 chodź. Co maluchy, dzisiaj się zestrałyście w gacie, co? Weteran miał dzisiaj lecieć na 50. Opowiem o nim niedługo, bo wszyscy piszą, że szkoda go zostawić. Ja go nie chcę, panowie, tego gołębia. Można zrobić 300 km. Mnie on nie interesuje. Pocztowe mam, naloty duże. Buda, 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 buda. No wchodzić dzieciaki, chodzić. Buda, 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 buda. Będzie ciężko, bo ta łożek stoi. Buda, 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 buda. Zobaczcie, co tu jest. Gdzie chcą wejść? Buda, buda, buda na to z góry. Buda, 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 buda. Użyny po ciepku trafiają. Buda, 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 buda. Buda, buda, buda. Zjeżdżać. Asio. Buda, buda, buda. Tu chyba ten koczek, tak. Baratolczyk. Baratolczyk to tam. Wie o co tam chodzi. Nie wiem. Czy on jest w gębniku, czy na dworzu. Panowie, nie chcę go z tego powodu, bo to jest gołąb dzikus wychowany na poddaszu, albo gdzieś na strychu, albo gdzieś na hali. On jak przyleci do mnie, to tylko się naje. On ma swoje gniazdo tutaj, on to jest samiec, nie grucha, nie bije się, cichy, spokojny, i obchodzą go gołębie. Ja go 2 czy 3 tygodnie uczyłem, żeby tam przed domem jadł, później chodził za mną, aż przyszedł do gołębi, tak to go nie obchodziły gołębie. On wracać będzie, bo on jest na warunkach polowych wychowany. Buda! I po co mi taki gołąb? A co, ja mam murzynem robić 50 km czy 100? Ja mam pocztowe, żeby latały. Murzynem sobie latał do 20 km, to dla mnie jest, a nie tam na jakieś tam sprzedawanie. Żeby kasę mieć, to trzeba zapracować. Oczywiście coś się tam sprzeda, a jak się nie sprzeda, to się go przelotuje i tyle. Buda! Buda! A przynosisz gołębie, to tylko sobie chorobę przynosisz, proste. Ja już żadnych gołębi nie przyno... Co tu jest? Buda przecież. Buda. No idźcie tam. Bolka. Bolka ta. Buda. 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 Mam się z nimi, co? Ale jakbym tam lampkę dał, to one by widziały. Właśnie, zaraz coś wymyślę. Czekajcie. Jestem. Tam lampkę dałem. Troszkę będzie lepiej. Buda. Buda, 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 buda. Trochę już skrzyło. Może jakoś wypieprzyć. Tutaj w rogu jest odgroma ich. Zjazda stąd. Hop. 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 Buda. 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 Macie dzisiaj hardcore, nie? Buda. Buda. Buda.
Buda. Buda. Na spokojnie, jakby jego nie było, to by wchodziły. Buda. Tamte, tam się biją. Buda. 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 A widzę, pomału wchodzą. Buda. 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 Pomału wchodzą, to jest dobrze. Orzeszku, zrobiłeś? To ty weź te wory, powynoś na lawetę, a akurat ja je wgonię i spiżamy, bo one się boją ciebie. Otwórz tam lekko drzwi, wynoś te wory. Wystaw na razie wszystkie przed zaciąg. Buda. Buda. Jest tego jeszcze. Buda. Wystaw te wszystkie wory. Buda. Buda. Siadają. Buda. 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 No, tam po dwa, po trzy posiadają, widzę. Buda. 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 O, żeś już po herbatce widzę, trafiony. Już się wywróciły. Dopiero herbatkę dostał. Buda. Ale już mnie ich jest. Pomału, jak ja na nie gonię. Dobra, dawaj, dawaj. Wystaw drugiego, idź zanieść po dwa. Ja zaraz tam też schodzę, tylko czekaj, zagorię je. Bo no drana jeszcze miały, troszkę na budzie miały. Na lawetę, tak? Tak, bo po lawetę pojedziemy. Buda, buda. Chodzą, zobaczcie. Widzicie, nie ma go, to będą wchodzić. Buda, 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 buda. Dzisiaj możecie zobaczyć, jak wyglądają koczkodady. Trzech dzisiaj mniej. Bez ganiania, panowie, i bez lotów, i trzech mniej. Takie życie. My odchodzimy, to i gołębie odchodzą. I w wypadkach się ginie. Ale łajza, żeby były zamknięte, on go zabrał, nie? Jadł go. Te Budapeszty to w kit, tego murzyna mi szkoda. Buda. 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 Zdańska może nie wróci. Buda. 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 Już mnie ich została za setka. Albo 80. Buda. 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 Tu jest szmark. Buda. Buda. Zjeżdżaj. Buda. Tak, no, nagrałem go do gębiczku. Te otworzymy, bo tak tutaj iść. To otworzymy w takim razie, chcecie. To otworzę. Niech idą. Gdzie? Chodź, 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 pocztowe przyjdą. Dobra, może być. Kurwa, jeszcze w siatkę się zaplątałem. Zaciąg, sam wpadłem. Człowiek. Kurwa, się zabił. Kurwa, się coś zawiązało. Odwiązał się. Buda. Buda.
Buda. Już nie zostało dużo. Buda. 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 Ważą. Buda. Dobra, panowie. Pauzujemy. Ugonię, później nagramię w gojemniku. Jaki mieć sypte. Nie ma co gdybać. Jeszcze potrwa trochę, nie będzie paszać. Żeby orzecha wcześniej było. Dobra, pauzujemy. 18.30. Po wielkim trudzie jakoś nagoniłem to. Jeden jeszcze chyba jest tylko na buzie. Ale to jego strata, wejdzie. Głębie teraz karmione. Zobaczcie. Cały dzień. Trochę im tam sypnąłem na gojemnik. Pisie mają. Mają jeszcze split. Przyjadę orzecha, jadę odwiozę. Nie jest ich tak dużo. Jeszcze 20. Jak szlaku stąd wyjedzie, będzie dobrze. Już parki. Stare. Pozdrawiamy.